Proszę bardzo. Panie redaktorze, Niemcy są źli według pana, Amerykanie jeszcze bardziej, więc myślę, że dla nas to najlepiej było, jak byliśmy w komunie i naszym najlepszym partnerem był Związek Radziecki. Tak z tej pana wypowiedzi wynika. No, jest to... no myślę, że nie wynika, dlatego że przed chwilą właśnie, przypomniałem, wie pani, no proszę, niech się pani nie gniewa, ale trzeba słuchać ze zrozumieniem. Wypowiedzi w różnych mediach i takie jest moje, wie pan, odczucie. Więc proszę pani, no to być może, że się nie wyrażam precyzyjnie, ale wydaje mi się, że ja nie krytykuję Niemiec, że są Niemcami, tylko pokazuję, jakie są cele niemieckiej polityki. I one są całkiem odmienne od naszych wyobrażeń czy od naszych pragnień. I tyle. I to, wie pani, to nie jest żadna krytyka Niemiec, bo ja Niemiec nie krytykuję, po prostu opowiadam. Opowiadam. I nie jest prawdą, że Polska była najszczęśliwsza za komuny. Wielu ludzi tęskni do tych czasów, ja wiem. Tęskni do tych czasów, jest nieutulonych w żalu, zwłaszcza za okresem gierkowskim. Nigdy nie było tak dobrze jak za Gierka. No to jak było tak dobrze, to dlaczego było tak źle? Aż się wszyscy zbuntowali. Otóż Stefan Kisielewski, którego uważam za człowieka, któremu wiele zawdzięczam, to był człowiek bardzo odważny, o dużej odwadze cywilnej. I on w czasie karnawału solidarnościowego, co było aktem wielkiej odwagi właśnie cywilnej, powiedział, że w Polsce większość ludzi nie jest przeciwko socjalizmowi, tylko przeciwko partii. Tylko przeciwko partii. PZPR nie, ale socjalizm tak. No i to... mamy. I to mamy. PZPR już nie ma, a socjalizm jest. A socjalizm jest. I to dlatego, że ludzie są bardzo do tego przywiązani. Ja Rosji też nie krytykuję, bo Rosja jest państwem, które tak samo jak Niemcy, tak samo jak każde inne państwo, ma własne cele i je tylko w odróżnieniu od wielu innych państw potrafi je realizować. To na przykład Putin jest prezydentem stosunkowo wysoko notowanym w Rosji. To jest dla nas niedobra wiadomość, bo z punktu widzenia polskiego najlepiej by było, gdyby prezydentem Rosji był ktoś taki jak Borys Jelcyn, zwłaszcza w okresie schyłkowym, kiedy już w ogóle nieprzytomny był od wódki, nie wiedział, na jakim świecie żyje. To świetny prezydent z naszego punktu widzenia, no ale niestety my nie mamy na to wpływu. To tam jest. I jeżeli czasami może pani odnieść wrażenie, że ja jestem ruskim agentem, bo to oskarżają mnie o to, ja się nie przejmuję. Jak słyszę takie oskarżenie, to mówię, szkoda, że to nieprawda. Szkoda, że to nieprawda. Tylko uważam, że bezsilne złorzeczenia Putinowi wcale nie zwiększają siły naszego państwa. Co więcej, każdy widzi, że te złorzeczenia są bezsilne. A to robi złe wrażenie. To po prostu ośmiesza tego, który złorzeczy. Bo to tak jest takie powiedzenie w Polsce, rzuca się jak wesz na kołnierzu. To mniej więcej coś tak to wygląda. I trzeba się takich sytuacji wystrzegać, o ile można, dlatego że to robi złe wrażenie. Świat to widzi. Świat to widzi i wcale nam z tego powodu chwały nie przybywa. I polityka czy patriotyzm polega nie na tym, że kto będzie tam nagada Putinowi gorzej, lepiej go wymyśla, tylko kto znajdzie lepszy sposób na przyczynienie się do wzmocnienia siły własnego państwa. To jest patriotyzm, to trudniej jest, bo wymyślać Putinowi to jest bardzo łatwo. Nawet ja mogę tam taką wiąchę puścić, że aż mu w pięty pójdzie. Tylko, że on się nie przejmuje, co ja mówię tam, to jasne. Nawet nie wiem, czy by się dowiedział,
Nawet nie wiem, czy... Proszę bardzo. Dzień dobry panu i państwu. Ja mam takie pytanie, jakby pan skomentował ostatnie spotkania pana Macrona z przywódcami krajów Czech i Austrii i Słowacji. I jak pan uważa, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ma takie kłopoty z tymi starymi kejkutami? Dlaczego nie potrafi, mimo że jest tak długo na scenie politycznej i ma na pewno swoich tam przedstawicieli w służbach, tak? Bo z tego co słyszałem, każda partia ma własne służby. Tak przynajmniej jest w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego mają taki problem na przykład z tymi starymi kejkutami? Dlaczego nie mogą po prostu ich, nie wiem, wysłać ciężarówkę z żwirem na nich, czy coś na podobę? Dziękuję. No widocznie nie mogą. Wie pan, widocznie nie mogą. Przypuszczam, że dlatego, że stare kejkuty, wie pan, dosyć dobrze się w Polsce usadowiły w charakterze okupanta naszego państwa. Bo proszę sobie przypomnieć, że o ile Służba Bezpieczeństwa została poddana weryfikacji na przełomie lat 80. i 90., w następstwie której całkiem sporo funkcjonariuszy zostało wyrzuconych ze służby, natychmiast utworzyli struktury przestępczości zorganizowanej, to wywiad wojskowy, czyli stare kiejkuty, przeszły transformację ustrojową w szyku zwartym. Przez nikogo nie niepokojone. A któż by się ośmielił ich niepokoić, kiedy to oni przygotowali transformację ustrojową, przeprowadzili ją i nadzorują jej przebieg aż do dnia dzisiejszego. W jaki sposób? Wywiad wojskowy jest strukturą stosunkowo nieliczną i gdyby miał ambicje ręcznego sterowania całym państwem, no to mogłoby to być niewykonalne, na szczupłość kadrową. Ale jeżeli dysponuje pewnym narzędziem, to może nie tylko ręcznie sterować całym państwem, ale ręcznie sterować w ogóle całym życiem publicznym. Tym narzędziem jest agentura. I proponuję, żebyście państwo w tej chwili sobie wyobrazili, że jesteście szefami wywiadu. Ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkoli sobie wyobrazić? Gdzie byście państwo lokowali agenturę? No z całym szacunkiem, ale nie w środowisku gospodyń domowych. No bo co gospodyni domowa, może co się przypaliło, co się przesłuchuje, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale po co nam po nich? Agenturę zatem trzeba lokować w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przekształcają się w prawo, a więc w konstytucyjnych organach państwa. W takich miejscach, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki, sektor finansowy, paliwowy, energetyczny, tak zwane strategiczne sektory, w takich miejscach, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu nie zrywamy, tam, gdzie się wydaje wyroki, kogo wsadzamy do lochu, a kogo nie wsadzamy i wreszcie tam, gdzie się produkuje masowe nastroje, a więc w mediach, przemyśle rozrywkowym, środowiskach opiniotwórczych. Jeżeli się agenturę uplasuje w takich miejscach, a było dostatecznie dużo czasu, żeby to zrobić, to można sterować ręcznie nie tylko całym państwem, ale całym życiem publicznym. No i stąd te trudności. I stąd te trudności, bo... A w jaki sposób? No widzi pan, pan minister Macierewicz, przeprowadził w wojsku coś w rodzaju kuracji przeczyszczającej, w wyniku której odeszło z wojska ponad 30 generałów, akurat tylu, ile by starczyło na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego w razie czego. Zresztą nie wiadomo, czy się nie doczekamy. No, ale pan prezydent Duda już go zastopował i szuka sobie sojuszników. Musi sobie szukać sojuszników, bo już zaczyna palić mosty z tą formacją, która, że tak powiem, zrobiła z niego człowieka. Więc musi szukać sojuszników i już sojusznicy nadbiegają. Pan pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, bo nie wiem, czy pan wie, że on jest pułkownikiem służb specjalnych. Był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Platformy Obywatelskiej.
pan pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz zaapelował do opozycji totalnej, żeby przestała poniewierać panem prezydentem, bo pan prezydent jest w tej chwili jedynym obrońcą demokracji. No to już wyraźnie widać, że stare kiejkuty się stręczą z przyjaźnią, nastręczają się z przyjaźnią. Jak pan prezydent wyjdzie na tej przyjaźni, a to jest całkiem inna sprawa. Pewnie jak Zabłocki na mydle, ale no to już jest jego zmartwienie. Natomiast wyraźnie wkroczył na drogę przetartą kiedyś przez pana Kazimierza Marcinkiewicza, który też był wynalazkiem pana prezesa Kaczyńskiego. Pan Kazimierz Marcinkiewicz został już ukarany przez Sprawiedliwość Boską dozgonnym towarzystwem Izabel. Jaką karę opatrzność obmyśli dla pana prezydenta Dudy, to jeszcze nie wiemy, ale to Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, prawda? O. Ja bez mikrofonu, ja mam głos do nas. Panie Stanisławie, minął rok rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jednym, dwoma zdaniami pańska ocena tego okresu. Rząd realizuje program bardzo konsekwentnie. Pewien ideał, któremu hołduje Jarosław Kaczyński. Mianowicie tym ideałem jest przedwojenna sanacja. Przedwojenna sanacja. Temu służy plan pana ministra Morawieckiego, wicepremiera. To jest nic innego, to on to nazywa repolonizacją gospodarki, ale tak naprawdę to jest renacjonalizacja gospodarki, bo za sanacji głównym organizatorem życia gospodarczego i nie tylko gospodarczego było państwo, czyli biurokracja państwowa. No to nie jest najlepszy pomysł. To, że drugim takim konsekwentnie realizowanym planem rządu, to jest program rozdawnictwa, to znaczy przekupywania ludzi ich własnymi pieniędzmi. Dopóki ludzie się dają przekupywać swoimi własnymi pieniędzmi, to dlaczego nie wykorzystać takiej skłonności, takiej lekkomyślności obywateli, prawda? Program rozdawnictwa, zwłaszcza że nie udało się rządowi, nawet nie zrobił żadnego ruchu w tym kierunku, nie udało się rządowi odblokować narodowego potencjału gospodarczego. I nawet nie zrobił żadnego ruchu w tym kierunku. Pan premier Morawiecki dopiero wczoraj w Rzeszowie się zająknął na ten temat. Ale tylko się zająknął. Więc żadnego ruchu nie zrobił. O czym za chwilę, na czym to powinno polegać, za chwilę powiem. No to ten program rozdawnictwa musi być realizowany za pożyczone pieniądze. Bo nie ma, bo żadnego gwałtownego przyrostu bogactwa nie ma. To kosztuje. No i oczywiście mamy deficyt budżetowy, już jest w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok, był zaplanowany na poziomie 60 miliardów złotych przy założeniu, że wzrost gospodarczy przekroczy 3,6%, a w tym roku był 2,7%. Dlaczego ma wzrosnąć o cały procent? Nikt tego nie wie. Więc jeżeli nie wzrośnie, to oczywiście ten deficyt będzie znacznie większy i to będzie skutkowało powiększaniem długu publicznego i rosnącymi kosztami obsługi długu publicznego. Dług publiczny w tej chwili powiększa się z szybkością, to zależy od sezonu, od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, więc łatwo policzyć, ile przyrasta długu przez godzinę, przez dobę, przez tydzień, miesiąc i tak dalej. I rosną koszty obsługi długu publicznego, co oznacza, jakie one są, jaka to jest skala, żebyście państwo mieli orientację. Otóż w roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. W roku 2013 przekroczyły 50 miliardów złotych, więc dynamika jest wysoka dosyć, 7 miliardów rocznie. W roku 2014 rząd przejął
130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, więc ta dynamika została przyhamowana, ale tych pieniędzy już nie ma. W związku z tym dynamika przyrostu długu publicznego wraca do poprzedniego poziomu. No i czy to 50 miliardów złotych to jest dużo czy mało? Dla porównania, Polska od 2014 roku realizuje 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Państwo ma wydać w ciągu 10 lat 140 miliardów złotych, czyli średnio rocznie 14 miliardów złotych. Tymczasem koszty obsługi, roczne koszty obsługi długu publicznego to jest 5%, to jest 50 miliardów złotych. To są takie proporcje. Takie proporcje. To oznacza, że ten program rozdawnictwa jest realizowany za cenę wpychania obywateli polskich w coraz głębszą, niewolniczą zależność od lichwiarskiej międzynarodówki. Dlaczego niewolniczą? Dlatego, że istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy tam przezywa go, krzyczy na niego. Nie. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi na swojego pana pracować. To znaczy co? Ano musi mu oddawać bogactwo, które swoją pracą wytwarza. Więc my coraz więcej bogactwa, które swoją pracą wytwarzamy, musimy oddawać lichwiarskiej międzynarodówce. To jest niewolnicza zależność. Więc tak to się kończy. Taka jest odwrotna strona medalu. Ale oczywiście, ponieważ większość ludzi wydaje się, że nie widzi związku przyczynowego między jednym a drugim, to jest, wiecie Państwo, tak. Gdyby ból po uderzeniu młotkiem w palec odzywał się dopiero po roku od uderzenia, no to ludzie by sobie poobkłukiwali palce, bo nikt by nie uważał. Ponieważ się natychmiast odzywano, to uważają i dzięki temu tylu inwalidów nie ma. No ale to ból to od razu, to tak Pan Bóg stworzył, prawda? A tutaj skutki nie są od razu odczuwalne, ba, nawet nie są widoczne. Od razu to jest widoczne 5 złotych, które dostałem, prawda? A co, skąd one się wzięły? Jak to jest z tym deficytem? O, deficyt budżetowy, co to znaczy? Że budżet to jest zestawienie dochodów państwa i wydatków państwa. I wydatki są większe o 60 miliardów złotych od dochodów. No to rząd musi te różnice pokryć jakoś, bo nie może jej nie pokryć. Jakby nic nie zrobił, no to nie miałby na przykład na zapłacenie policji pensji. Już raz widziałem taką demonstrację policjantów przed kancelarią premiera w Warszawie. Przyjechali z całej Polski policjanci wymundurowani i po cywilnemu, no i stali przed kancelarią premiera tam na Alejach Ujazdowskich i skandowali: złodzieje, złodzieje. Patrzyłem na to ze zdumieniem, dlatego że na całym świecie jak policjant widzi złodzieja, to go łapie, a tutaj żaden nawet nie drgnął. Więc widocznie skądś wiedzieli, że tych złodziei nie wolno im ruszać. Więc tylko stali i sygnalizowali głosem, że tu uwaga, złodzieje są. Więc to rząd nie może sobie na to pozwolić, więc musi znaleźć te 60 miliardów. Gdzie? No, podatki podnieść najprostszy, ale tu litościwa natura postawiła barierę. Nie można podatków w nieskończoność. Ta bariera się nazywa efektem Laffera. Ta bariera się nazywa efektem Laffera. I rząd wie, że nie może w nieskończoność podnosić podatków. No to już podatki są wysokie, nie może ich podnieść, no to co zrobić? No sprzedać coś tam. No już nie bardzo jest co sprzedać. No i trzecie, pożyczyć. To łatwo, bo to pożycza się cudze. Oddać trzeba własne, to już gorzej, prawda? To już gorzej. No i pożycza się. Więc rząd to robi, co może, więc pan wicepremier Morawiecki powiedział na spotkaniu z przedsiębiorcami w Gorzowie Wielkopolskim kilka miesięcy temu, że no właśnie ten program jest realizowany za pożyczane pieniądze. Gdzie pieniądze są, powiada wicepremier Morawiecki? W bankach.
No to jazda, na co jeszcze czekamy, prawda? Tak samo robił Edward Gierek i tak, ale skończyła, czar prysnął, jak trzeba było zacząć spłacać długi. Ale ponieważ to musi upłynąć kilka lat, to Prawo i Sprawiedliwość dzięki temu może wygrać następne wybory. Może wygrać następne wybory. I przetrzymać na bezdechu tą samą opozycję łajdacką przez następne jeszcze 4 lata, o czym oni myślą ze zgrozą. No bo tu kredyty pozaciągane tutaj, to też takie prywatne już zupełnie tam dramaty są, prawda? Tyle tylko, że to się właśnie, to rządowi, to rząd te dwa projekty realizuje. No i trzecia rzecz, którą rzeczywiście pozytywnie trzeba zapisać, tu bez ironii mówię, mianowicie to, że rząd się nie zgodził na przyjęcie tych uchodźców. Bo ci uchodźcy wcale nie chcą w Polsce być. I trzeba było, jakby zostali przyjęci do nas, to trzeba było ich pilnować. No gdzieś wsadzić ich za druty, ktoś musiałby ich pilnować, bo oni by próbowali ucieczek, więc trzeba byłoby ich karać. No krótko mówiąc, obozy koncentracyjne zakładać. No po co nam to potrzebne? Więc tutaj rzeczywiście rząd jakoś wykazał się dobrą intuicją i to trzeba mu zapisać na plus. Ale to tylko tyle. Miałem powiedzieć jeszcze o tym, że na odblokowaniu narodowego potencjału gospodarczego. Otóż on jest zablokowany przez trzy czynniki. Przez wadliwy model ekonomiczny państwa, który jeszcze ustanowił w 1989 roku generał Kiszczak ze swoimi zaufanymi ludźmi, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, czy nie boi się ryzyka, czy ma szczęście. Jak ma te zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i na rynku odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim jest inaczej. O dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby jeszcze z PRL-owskim rodowodem. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, to musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym i strategicznymi sektorami, gdzieś na obrzeża i tam może sobie kit z okien wydłubywać, bo każdy z czegoś musi żyć. Ale w rezultacie narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu ze wszystkimi tego skutkami, przynajmniej dwoma. 3-milionową prawie emigracją młodych ludzi, którzy budują dobrobyt gdzie indziej, a nie tu. I drugi skutek, że państwo nasze nie może stworzyć żadnej siły, militarnej również, nie może stworzyć żadnej siły. To się zawsze musi skończyć jakimś dramatem, prędzej czy później. Drugim czynnikiem blokującym narodowy potencjał ekonomiczny jest biurokratyzacja państwa. Parę takich liczb. W 1990 roku w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników. W roku 1995 już 112 tysięcy, więc nastąpił wzrost powyżej 100%. Ale to nie było ostatnie słowo, bo prawdziwa eksplozja nastąpiła po roku 1997 na skutek czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka. Nastąpił skokowy wzrost synekur w sektorze publicznym i skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa mniej więcej o 100 miliardów złotych rocznie. Jak tylu ludzi wzięła Rzeczpospolita na utrzymanie, to to musiało kosztować. Poza tym oni byle czego nie zjedzą, jak w tej podsłuchanej rozmowie z panem Wojtunikiem pani Elżbieta Pieńkowska powiedziała, że tylko idiota pracuje za 6 tysięcy miesięcznie, to widać, że byle czego nie zjedzą, prawda, to kosztuje.
No i wreszcie trzecim czynnikiem blokującym narodowy potencjał gospodarczy jest niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. 1 maja 2004 roku, kiedy 8 państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc do przedsięwzięcia, którego Niemcy są politycznym kierownikiem, Niemcy stworzyły warunki polityczne dla realizacji projektu Mitteleuropa, który przewidywał taką organizację Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I zakładał, że na tym obszarze będą ustanowione takie państwa pozornie niepodległe, de facto niemieckie protektoraty pod takim nadzorem niemieckim, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. No i tak się dzieje, i tak jest, i tak się dzieje. To są trzy czynniki blokujące narodowy potencjał gospodarczy. I nie ma żadnych prób odblokowania tego narodowego potencjału. Zresztą rządu, mówię, pan Morawiecki wspomniał o tym w Rzeszowie, ale tylko się tak zająknął, że no dobrze by było, gdyby i tak dalej. To pewnie, że by było dobrze, tylko że no na razie nic z tym.